Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 275. Maj to przepiękny miesiąc, kiedy kwitną drzewa kwiatowe, a przyznam szczerze, że jest to mój ulubiony widok w roku. Zatem nie trudno zgadnąć, że uwielbiam Maj. Dzisiaj jak co miesiąc przygotowałam dla was listę inspiracji i jest ona tym razem zdominowana przez podróże i jedzenie, czyli w sumie nic nowego. Będzie o Majorce, o Łodzi i o poznaniu nie zabraknie książki, filmu i końcika urodowo-modowego. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Roger Galet. Kultowa francuska marka Beauty, tworząca produkty w oparciu o naturalne składniki od 1862 roku, w tym wody zapachowe well-being oraz ikoniczne okrągłe mydła. Marka Roger Gallet jest już dostępna w Polsce wyłącznie w sieci SuperFarm i na superfarm.pl. Lista, moi drodzy, jest długa, pełna dalekich. Zakątków, dalekich, przepięknych, przesmacznych zakątków. Więc zaczynamy i na pierwszy ogień idzie Majorka. Ja, słuchajcie, nie wierzę w przypadki, więc nie uważam, że trafiłam na tę wyspę zupełnie losowo. A w praktyce było tak, że szukając biletów lotniczych w okresie majówkowym, w moje ręce wpadła Majorka i postanowiłam wybrać się tam na pięć dni. Moje skojarzenia z tym miejscem do tej pory, czyli przed odwiedzeniem Majorki, to były raczej klimaty niemieckich emerytów i hoteli, które wyglądają jak bloki. A jednocześnie obiło mi się o uszy, że Majorka ma takie swoje cool oblicze i kiedy przygotowywałam się do tego wyjazdu i robiłam swój research, to wyszło na to, że jest to jedna z najbardziej trendowych obecnie europejskich destynacji. I powiem Wam wprost: Majorka jest moim największym podróżniczym zachwytem tego roku jak do tej pory, czyli po pięciu miesiącach, a kilka miejsc miałam już przyjemność i przywilej odwiedzić. Jest mojej mili zachwycająca zarówno przyrodniczo, jak i architektonicznie. Pełna klasy i niezepsuta, mówiąc wprost. Turystyczną, tandetą i komercją. Mówię tutaj o tej części wyspy, którą ja miałam przyjemność odwiedzić, czyli na krótko, ale zawsze, stolica, czyli Palma oraz okolice Sojer, Port de Sojer, Deja, Valdemosa i Fornalux. I wszystkie te miejsca są bardzo blisko siebie, także na taki jednorazowy wypad jest to bardzo fajna okolica i fajny pomysł na Gotowy wyjazd. Więc tutaj was mogę odesłać w ogóle do mojego Instagrama, Karolina Sobańska, gdzie zapisałam te wszystkie miejsca. Możecie sobie obejrzeć, jak to wyglądało i skorzystać z tych wszystkich rekomendacji jako gotowy plan podróży. Polecam. I teraz absolutnie nie umniejszając widokom, zarówno przyrodzie, jak i architekturze bo to były aspekty Majorki, których się spodziewałyśmy. Ale, słuchajcie, największym naszym zaskoczeniem i zachwytem było mimo wszystko scena gastronomiczna Majorki. Przede wszystkim charakteryzuje ją filozofia farm to table. Jest to podejście bardzo mi bliskie, stawiające na lokalność, na sezonowość. Do tego te restauracje zazwyczaj. Były położone w przepięknym miejscu, miały wyjątkowe, designerskie, ale jednocześnie przytulne wnętrza, i cała oferta jest moim zdaniem bardziej różnorodna i zachwycająca niż ta warszawska. Aż dziwnie mi to mówić, ale słuchajcie, takich Bibend, a jak wiemy, Bibenda jest przynajmniej w moim gronie uważana za, mimo wszystko, jedną z najfajniejszych restauracji w Warszawie, to takich Bibend przysłowiowych jest na Majorce. Bardzo dużo. I teraz przejdźmy do konkretów. Mam dla Was kilka specyficznych polecajek. Przede wszystkim kolektyw kilku miejsc, które znajdziecie na wyspie, a mianowicie dwa konkretne, które odwiedziłyśmy, to jest Saplacea w palmie i Patiki Beach w Port de Soyer Oba te miejsca są definicją tego, o czym powiedziałam wcześniej, także jest boskie jedzenie, fantastyczna, kompetentna obsługa. Szałowe wnętrze i jeszcze bardzo przyjemna oferta win naturalnych. Naprawdę polecam całym, całym, całym sercem. Po więcej rekomendacji konkretnych Knajp, naprawdę leccie na Instagrama, bo druga kategoria zachwytów to są hotele i pisałam Wam o tym w jednym z postów, że miałam przyjemność doświadczyć na Majorce definicji raju, oczywiście mojej subiektywnej definicji raju, czyli mam tutaj na myśli odwiedziny w hotelu Belmont La Residencia. Jest to miejsce, w którym nie spałam. Jest to miejsce, myślę, że zaliczane do tych bardziej luksusowych, ale samo położenie tego hotelu i restauracji, tam są w ogóle dwie restauracje i kawiarnia, jest to, nie umiem tego opisać słowami. Idylliczny widok. Wokół nas góry, w oddali morze, przepiękne zabudowania miasteczka Deja na wzgórzach, sam budynek hotelu coś przepięknego, starego, ale jednocześnie klasycznego, eleganckiego z nowoczesnym twistem w środku. Obrazy Miro, wspaniała obsługa i warto tam pojechać, tak jak my, po prostu, żeby posiedzieć na kawę. I wróciłyśmy tam kolejnego dnia, żeby zjeść tam obiad, tylko po to, żeby móc trwać w tej scenerii. Coś absolutnie nie do powtórzenia, chociaż może właśnie będę powiedzieć do powtórzenia i mam nadzieję, że jeszcze tego doświadczę. I drugie miejsce hotelowe to jest Eco Sirer. taki mały butikowy hotelik dosłownie z sześcioma pokojami w Sojer. Jest to hotel ekologiczny. Mam tutaj na myśli zarówno produkty, kosmetyki, wszelkiego rodzaju akcesoria czy jedzenie, ale jednocześnie jest mega gustowny i designerski. Śniadania, które są tam oferowane, to jest, to był dla mnie prawdziwy performance, zaczynając od przeuroczej obsługi, przez to, że dostajemy kilka dań. W oparciu o produkty najwyższej jakości organiczne, częściowo właśnie z ich prywatnej farmy, jakieś koktajle specjalne, aromatyzowane, wody, szoty, danie jednosłodkie, słodkie, jedno wytrawne wszystko tak przepięknie podane w tak cudownych okolicznościach. Ja byłam naprawdę zauroczona. Dodatkowo jeszcze ten hotelik oferuje zabiegi spa, gdzie mają też nie wiem, pracę z energią. Wszyscy tam mają niesamowicie. Dobry, taki pozytywny, a jednocześnie bardzo chillowy vibe, także obsługa na medal, i moim zdaniem iście magiczna atmosfera. Na sekundę, odchodząc od podróży, pomyślałam, że opowiem o czymś, co pomaga te podróże przeżywać jeszcze lepiej. Parę miesięcy temu wspominałam wam, że zaczęłam swoją przygodę z, ze zdjęciami analogowymi i mówiłam o tym, jak one sprawiają, że możemy lepiej przeżywać dany moment, bo mamy do dyspozycji dosłownie jeden kadr i jedno kliknięcie, więc nie odrywa nas to tak bardzo jak telefon. No i te zdjęcia są po prostu przepiękne. I... Stałam się ostatnio, nie tak ostatnio, ale powiem Wam szczerze, że jakoś z takim ogromnym szacunkiem i uważnością podchodzę do robienia zdjęć analogiem, że robię ich moim zdaniem za mało. Jakoś bardzo staram się oszczędzać, więc chcę to zmienić, bo jestem zachwycona efektem. W każdym razie kupiłam sobie aparat analogowy i. To jest ten moment, kiedy chciałabym podzielić się z wami konkretnym modelem, dlatego że jest kilka polecanych analogów, które zostały bardzo rozhypowane w ostatnim czasie, i ich ceny mocno poszły w górę. A ja zakupiłam z rekomendacji osoby, która się na tym zna, aparat, który był w bardzo, bardzo dobrej cenie. I mogę wam potwierdzić, że moi znajomi, którzy zajmują się zdjęciami, w tym fotografowie, powiedzieli, że Zdjęcia, które robi ten aparat, są naprawdę wow. I moja koleżanka fotografka sobie zamówiła takie, więc warto, myślę, i dlatego chciałam wam o tym powiedzieć. I jest to aparat Samsung Fino 30S. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają przykładowe zdjęcia, to po raz kolejny lećcie na mojego Instagrama, a my tymczasem wracamy do podróżowania. Słuchajcie, kto by pomyślał, że w inspiracjach miesiąca będzie moja rodzinna Łódź. Nie ukrywam tego, że lubię tam wracać z uwagi na moich bliskich, ale samo miasto nigdy mnie specjalnie nie kręciło i nikogo tam szczególnie nie wysyłałam. Także sama jestem mile zaskoczona, że mam dla Was aż dwie łódzkie rekomendacje. Też warto dodać, że odwiedzanie wielu miejsc w okresie wiosennym, kiedy wszystko kwitnie, jest znacznie bardziej przyjemne. I myślę, że możemy spojrzeć na to miejsce, na te miejsca nieco przychylniejszym okiem, ale też w łodzi dużo się na przestrzeni lat zmieniło i ja ewidentnie za mało to miasto eksplorowałam. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to to jest miejsce, które ja od miesięcy mijałam w drodze na dworzec, bo urzekła mnie oczywiście estetyka i witryna i powiem wam szczerze, że samo doświadczenie testowania tej miejscówki również utrzymało poziom, a mowa o om Spa. Postanowiłam sprawić sobie imieninowy prezent, bo byłam wtedy akurat w Łodzi i testować to miejsce. Także podsumowując, bardzo miła obsługa, bardzo ładny wystrój i to, co mi się podobało, to takie stacje do masażu oddzielone kotarami właśnie, tak jak pamiętam, to z Tajlandii. Ja słuchajcie, wybrałam sobie masaż tajski olejowy po raz pierwszy w życiu. Bo wcześniej korzystałam z zabiegów tajskich, ale takich klasycznych w ubraniach, bardziej gimnastycznych i było to super doświadczenie, szczególnie że moja masażystka to była kobieta z Tajlandii, która ma 20-letnie doświadczenie. Do picia zaserwowano mi napar z trawy cytrynowej, mogłam sobie przeglądać piękne albumy wnętrzarskie i jeszcze cały zabieg był zrobiony kosmetykami Mokosz, więc dla mnie naprawdę super, super, super. Jeżeli jesteście z Łodzi, w Łodzi, to bardzo, bardzo Wam polecam, a jeżeli odwiedzacie Łódź, to czemu by tam nie zajrzeć? To jest na ulicy Sienkiewicza w bardzo ładnej, odrestaurowanej kamienicy. Kolejna polecajka łódzka będzie gastronomiczna. Ja rzadko jem w Łodzi na mieście, ponieważ w Łodzi mieszka moja mama, czyli najlepszy adres, jeśli chodzi o pyszne, domowe, sezonowe, roślinne jedzonko. Ale tak jak powiedziałam, miałam imieniny, postanowiłam wybrać się na śniadanie na mieście. Zrobiłam swój mikro research i wybrałam miejsce, które jest w Łodzi dosyć znane, ponieważ jest to w ogóle pierwsza kawiarnia specialty, jaka powstała w tym mieście, czyli owoce i warzywa, ale otworzyli oni swój drugi lokal, który jest nieco bardziej nowoczesny i jasny na Piotrkowskiej 217. To, co mi się spodobało, to to, że jest to menu wegetariańskie z opcjami wegańskimi. Karta jest nieoczywista, także Coś czego pewnie byśmy sobie nie zrobili w domu, co jest dla mnie ogromnym plusem i z taką intencją staram się chodzić w ogóle do restauracji. No i oczywiście jest pyszna kawa. A jak wiecie, mój sposób na to, żeby trafić na dobre śniadanie, to pójść do kawiarni specialty. Więc wszystko się zgadza. Kawa była pyszna, bardzo fajna obsługa, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. I słuchajcie, zostajemy w Polsce, nadal w dziale podróżniczo-gastronomicznym i tym razem jedziemy jeść. Do Poznania. Ja w Poznaniu byłam wielokrotnie i za każdym razem jadłam tam smacznie. Jest kilka miejsc, które odwiedziłam tym razem i naprawdę, jeżeli wydaje wam się, że mamy podobny gust, to was tam z pełnym przekonaniem chciałabym odesłać. Pierwsze miejsce to Sunshine Poznań, dość nowa miejscówka i to jest restauracja, którą ja nazywam Poznańską Bibendą. Piękne wnętrze. Piękna zastawa, oczywiście na talerzu sezon, nieoczywiste połączenia, co było bardzo miłym zaskoczeniem, i też świetne naturalne wina. Bardzo, bardzo spoko obsługa lećcie. Drugie miejsce to kawiarnia, bardzo po prostu pyszna kawa, tak samo fajna obsługa i bardzo, 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 jak sama nazwa wskazuje, przyjemny ogródek. I trzecie miejsce to jest taki mój wieloletni ulubieniec, bo w tych dwóch poprzednich miejscach byłam raz, chociaż nie, w kawiarni, byłam dwa razy. Natomiast jest to restauracja Nadzieja, którą ja odwiedzałam prawie za każdym razem, kiedy miałam przyjemność być w Poznaniu. Mam tam bardzo dużo fajnych wspomnień. Jest ona blisko dworca i tam też jest fokus na jakość i na sezon, przepiękne podanie. I zawsze jak tam byłam, było po prostu przepysznie. No, i wszystkie te miejsca sprzyjają spotkaniu z przyjaciółmi i dzieleniem się szerowaniem, próbowaniem, smakowaniem. Jeszcze w ogródkach na dworze jest po prostu najwspanialej. I nie kończymy tego gastro, bo przecież trzeba też powiedzieć kilka słów o Warszawie. Naprawdę to jest tak foodiesowy odcinek, że aż samo mnie to bawi. I też śmieję się do siebie, bo tak jak w zeszłym miesiącu mówiłam Wam o detoksie, to mam wrażenie, że w maju sobie to wszystko odbiłam. I tą Majorką, i tymi wycieczkami po Polsce, bo rzeczywiście napróbowałam się tych knajpianych propozycji. No i przychodzę do Was z rekomendacjami. Numer jeden w Warszawie na mojej liście to jest Noriko. Czyli oficjalnie najwybitniejsze, moi drodzy, sushi, jakie jadłam w życiu. Wydaje mi się, że ja ogólnie nie jestem jakąś taką ogromną fanką sushi, a na pewno nie byłam, z uwagi na to, że przez wiele, wiele lat byłam weganką, a te opcje wegańskie, jeśli chodzi o sushi, jakoś niespecjalnie do mnie przemawiały. Nie uważam, że było niesmaczne, bo po prostu nie był to jakoś szczególnie mój smak. Jestem raczej klasyczna, jeśli chodzi o kuchnię japońską, jeśli chodzi o sushi. I Noriko jest to miejsce, które serwuje omakase. A omakase oznacza oddaje wybór Tobie. Czyli w praktyce my jako goście zdajemy się na to, co zaserwuje nam szef. I co ciekawe, omakase w Japonii w początkowej formie polegało właśnie na tym, że przychodziło się do restauracji sushi w dniu jej otwarcia, siadało za kontuarem, mówiło omakase, czyli oddaje wybór Tobie, i często sugerowało, jaką kwotę chce się wydać, a reszta decyzji należała do. Osoby po drugiej stronie lady, czyli to, co będzie nam danego dnia serwowała. I omakase w restauracji Noriko trwa, słuchajcie, około 2,5 godziny i szef serwuje nam 20 kawałków sushi. Jest to miejsce, które stawia na jak najwyższą na tej ziemi jakość i świeżość składników, na rzemiosło na jak najwyższym światowym poziomie i naprawdę dbałość o każdy. Detal. Szef i właściciel wie dokładnie, skąd pochodzi każda rzecz, którą zamówił, i jest to dla mnie poziom, którego nigdy w życiu nie doświadczyłam. Dowiedziałam się na przykład, że w sushi najważniejszy jest ryż. Czyli jeżeli ryba będzie super, ale ryż będzie słaby, to sushi jest słabe ale jeżeli ryba będzie średnia, ale za to ryż będzie dobry, no to to będzie dobre sushi. Taka ciekawostka. I druga rzecz jest taka, że najtrudniejszy w całej kolacji do wykonania był omlet i szef robił go dziesiątki razy, zanim osiągnął poziom, w którym był gotowy go zaserwować. Ja naprawdę podziwiam i szanuję. No, ale też muszę dodać, że jest to przyjemność niewątpliwie ekskluzywna, ale Noriko oferuje teraz też taką opcję mini omakase, które jest krótsze, to jest 10 kawałków i jest po prostu w niższej cenie, jest przez to bardziej przystępne. Uważam, że zdecydowanie jest to opcja na wyjątkową okazję, jako prezent, jako no właśnie celebrowanie czegoś szczególnego, ale wierzę w to, że osoby, które lubią sushi, lubią ryby, są smakoszami, to dla nich będzie to Prawdziwy luksus, uczta dla zmysłów i coś, co Was, słuchajcie, wzruszy. Ja byłam naprawdę wzruszona. Nic też w tej restauracji się nie marnuje. Wszystko jest przemyślane tak, żeby zadbać o ten produkt, żeby go wykorzystać i żeby potraktować go z jak najwyższym szacunkiem. Poprzeczka, jak dla mnie najwyżej, jak się da, chyle czoła i po prostu jest to dla mnie jedno wielkie wow. Let's move on. Mówiłam tutaj wiele razy o tym, że nie lubię drożdżówek i ciasta drożdżowego, więc to, co teraz powiem, będzie dla Was pewnie sporym zaskoczeniem. Ja nie wiem, co się ze mną stało, ale zjadłam w tym miesiącu drożdżówkę mojego życia, i był to wypiek z piekarenki kubuś też niedawno otwartej w Warszawie. Była to drożdżówka z porzeczką i budyniem posypana płatkami bławatka i to jest po prostu wow. Jeszcze ją zamroziłam i potem zjadłam część z rozmrożoną i była nawet jeszcze lepsza, więc jestem zachwycona. Natomiast jeżeli nie macie po drodze tam lub w ogóle nie macie w planach kupować tej drożdżówki, to moja mama, wspomniana wcześniej, zrobiła ostatnio drożdżówki z przepisu Jamie'ego Olivera i są to bułeczki jabłkowe, takie a la cinnamon buns, tylko że tam są też jabłka. I są one, słuchajcie, zapiekane z domowym karmelem i robione taką metodą upside down, czyli odwracamy to do góry nogami, wtedy ten karmel nam spływa po tych bułeczkach, on lekko zastyga, i po upieczeniu, to znaczy po lekkim przestudzeniu, później one są wilgotne, przepyszne, rozpływające się w ustach, i jest to mega proste i boskie w smaku. Aż musiałam przegnąć ślinę, bo wiadomo, że zrobiłam się głodna od mówienia o tym wszystkim. Teraz mamy jeszcze na szczęście sezon szparagowy. Nie wiem, jak wy, ale ja po prostu jem szparagi codziennie, i to jest takie w ogóle. Piękne, wydaje mi się, jak po tej zimie zaczynają pojawiać się nowaliki, te wszystkie sezonowe rzeczy, i my tak się chwytamy tego łapczywie i jemy, zanim to wszystko się skończy. Jest to cudowne też. Wiadomo, że dużo z tych produktów jest dostępnych przez cały rok, ale wydaje mi się, że jest w tym duży urok, że najadamy się tym w sezonie, poza oczywiście cały ten aspekt planetarny i sustainability, żeby rzeczywiście jeść to, co nam rośnie teraz. Także polecam, jeśli tego nie zrobiliście, no to do dzieła, moi drodzy. Zrobię dygresję, bo dużo osób mnie pytało o to, jak przygotowuję szparagi. Ja myślałam, że to jest bardzo prosta sprawa. Ja słuchajcie, szparagi przygotowuję w piekarniku w taki sposób, że oczywiście odrywam końcówki, myję je, polewam oliwą solą pieprzem i szparagi są gotowe, wrzucam je na grilla na 10-15 minut, i dla mnie to już, jest, to już jest to. Ale też są dwa bardzo fajne przepisy na szparagi: to są szparagi z pomidorkami koktajlowymi. Marty Dymek, czyli z bloga Jadłonomia, i drugie to są szparagi z boczniakami. Czy ja o tym mówiłam w poprzednim miesiącu? Szparagi z boczniakami, z sokiem pomarańczowym, to jest jakiś po prostu kosmos z przepisu rozkosznego, więc koniecznie, koniecznie, jeżeli nie macie doświadczenia ze szparagami, albo jesteście niepewni, to po prostu zróbcie te przepisy, bo one są boskie. Koniec dygresji przechodzimy do szparagowej polecajki warszawskiej. I jest to grzanka z warszawskiej, żoliborskiej Hawany. Już na start jest ode mnie ogromny plus za wytrawną grzankę na chałce. Uwielbiam słodkie pieczywo z wytrawnymi dodatkami. Moja ulubiona rzecz dzieciństwa to grzanka z chałki z masłem i serem. <grych> na to w Hawanie jest jajecznica i grillowane szparagi, do tego jakieś tam posypki, sosiki, oleje, ja już nie wiem co oni tam dali, ale po prostu to jest pyszne i naprawdę warto. I ostatnia gastropolecajka z Warszawy to jest nowa siostra Pitches, czyli Litches. Wegańska śniadaniownia, od której, słuchajcie, bije świeżość. Mega duży plus za to, że nie ma odtwarzania śniadaniowych klasyków i robienia wegańskich alternatyw, wszystkiego, co znajdujecie w innych miejscach. Tylko to jest po prostu równolegle fajna opcja dla każdego, niezależnie czy jesz roślinnie, czy nie. Dla mnie naprawdę coś nowego i jestem. Zachwycona. To, co zamówiłam, to jest uwaga. To francuski na wytrawno. Po raz kolejny w, w kontekście łączenia słodkiego i wytrawnego. On jest słuchajcie z pieczoną papryką z pomarańczą i takim sosem papryką pomarańczowym Wiem, że to brzmi mega funky, ale coś genialnego. Naprawdę warto spróbować. Może nie jako całość, ale jeżeli szarujecie, to będzie bardzo fajna ciekawostka. Na przykład na pajdzie chleba na Grzance zamiast awokado jest pasta z groszku, z miętą. Uważam, że to jest genialne. Mają przepyszny chleb, oczywiście kawę specialty. Obsługa jest super. Mają w weekendy otwartą całą przestrzeń, właśnie też wraz z ogródkiem i naprawdę bardzo Wam polecam też. Z tego co wiem, serwują te śniadania cały dzień. Także to jest jedna karta przez cały dzień, potem jeszcze chyba wjeżdżają jakieś kanapki. Naprawdę jest obfitość, jest poziom, jest smak, jest sezon. Ogromny plus ode mnie. Dla liczys. Podróże i jedzenie to dla mnie kwintesencja miłości. <noise> tak właśnie kreatywnie zrobiłam to przejście, bo chciałam Wam teraz opowiedzieć o książce, o której mówiłam wielokrotnie. Zapowiadałam Wam, że będę ją czytać. Jej autorem jest wspomniany tutaj nieraz Jay Shetty, czyli osoba, która bardzo mnie inspiruje i która jest dla mnie dużym autorytetem. Zatem nie mogło w inspiracjach zabraknąć jego książki Eight Rules of Love, czyli Osiem Zasad Miłości. Jest to książka, którą przeczytałam, można powiedzieć, jednym tem, i polecam każdemu, jak dla mnie mogłaby ona być spokojnie lekturą w szkole. Jest to książka o miłości, ale spokojnie można powiedzieć, że jest to książka o życiu, bo miłość jest tak naprawdę wokół nas zawsze, jest w nas, jest z nami. Karolina Coelho. Tylko zależy po prostu, jak do niej podejdziemy. Nie znalazłam w ogóle żadnego oficjalnego opisu po polsku, ale większość źródeł mówi, że jest to książka. Autora bestsellerowej, według danych New York Timesa, książki Think Like a Monk, czyli Zacznij myśleć jak mnich, oferująca przełomowy przewodnik po każdym etapie romansu, czy też miłości, który nawiązuje do wiedzy pradawnej. Jak i do nowoczesnej nauki. Uważam, że to jest ogromny atut tej książki. Jest ona bardzo kompleksowo przygotowana i, tak jak powiedziałam, tutaj mamy nawiązania do ksiąg wedyjskich, z których uczył się Jay jako mnich i które studiuje od lat, ale też właśnie do nauki i też jego praktyki jako coacha pracującego z ludźmi od wielu, wielu lat. Ta książka jest podzielona na wiele etapów, nawiązuje do miłości, do siebie, do. Tego momentu, kiedy się zakochujemy, do weryfikacji i wyboru partnera i tego, czy zobowiązujemy się budować z nim relacje. Mówi o etapie utrzymywania relacji, czyli wspieraniu się wzajemnym, o trudach i wyzwaniach, o tym, kiedy przychodzi moment na zakończenie relacji. Także ona tak naprawdę przeprowadza nas przez każdy możliwy etap, co oznacza, że dotrze do każdego i będziemy w stanie się. W czasie rzeczywistym z tą książką zidentyfikować, ale też uważam, że jest to niesamowite przygotowanie na te poszczególne etapy, które prawdopodobnie będą nas dotyczyły na jakimś etapie życia. I też książkę pięknie wieńczy ten wątek miłości do świata tego, że miłość to nie tylko związek romantyczny i my możemy tę miłość otrzymywać i okazywać na co dzień, na wiele, wiele, wiele. Sposobów. książka jest naprawdę niesamowita, poruszająca. Polecam każdemu. Naprawdę czekam na tłumaczenie na polski, bo myślę, że może ona zmienić życie wielu osób. Na koniec, moi drodzy, zapowiedziany końcik modowo urodowy. I po pierwsze, ale patrząc na moją listę, to po siódme, chciałam wyróżnić chustę, apaszkę z polskiej marki Lebrand, którą mam od sierpnia. Ostatnio stałam się też posiadaczką tej oto chusty w innej wersji kolorystycznej, więc mam i czarną i kremową. I noszę te chusty naprawdę namiętnie, codziennie, na tyle różnych sposobów, że w końcu musiałam o niej Wam powiedzieć. Jest to chusta wykonana z wiskozy, którą zaczęłam w tym cudownym czasie, kiedy mamy piękną pogodę, jest wręcz letnio, nosić jako top i wiążę ją sobie na szyi i wiążę ją u dołu na plecach i mam cudowny top bez pleców, który sprzyja opalaniu, o którym powiem Wam za chwilę. Druga rzecz modowa jest to najbardziej pojemna mała torba w historii. Jest to torba polskiej marki Mandel, która stawia na jakość, na wielozadaniowość i też różne formy noszenia tej samej torby, co ogólnie bardzo wspieram, ale też Tworzą produkty z intencją, aby były one w naszej szafie na lata. Natomiast jeżeli okaże się, że już nam dana rzecz nie służy, to jest opcja oddania ją do butiku, by ktoś mógł ją kupić w sekcji z drugiej ręki, zauważam, że jest po prostu świetnym rozwiązaniem. A torba, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest torba Dumpling Pouch. I akurat ja mam ją w kolorze Baby Blue Napa I jest to torba, która ma super oryginalny kształt, jest mega wygodna, można ją nosić. W ręce, ale też przez ramię, ale co najważniejsze, ona wygląda bardzo niepozornie, a mieści się w niej wszystko, łącznie z moim litrowym bidonem i notesem. Naprawdę jest to ogromne odkrycie i ogromne zaskoczenie. Bardzo Wam ją polecam. Jakość jest świetna, torba jest przepiękna i tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo praktyczna. Na sam sam koniec urodowo i zacznę od tego opalania, bo ja słuchajcie, nie ukrywam, że kocham się opalać, uwielbiam słońce, nie znam umiaru. Pamiętam o kremie z filtrem, więc możecie być spokojni. Także nie będę zaprzeczać, że opalenizna sprawia mi dużą przyjemność i to, co dla mnie jest ważne, to to, żeby tę opaleniznę utrwalać i żeby ją w jakiś sposób podbijać. I mam dla Was dzisiaj super odkrycie. Jeśli takowego produktu szukacie, jest to moje pierwsze oficjalne spotkanie z samoopalaczem i jest to samoopalacz w toniku marki Recibo polskiej, wegańskiej, cruelty free, naturalnej. Uwielbiam. Jest to lekki i nawilżający tonik. Co ciekawe, właśnie tym składnikiem, który daje nam opaleniznę, jest opatentowany składnik Vegetan FL i to jest składnik roślinny, certyfikowany DHA, wytwarzany na bazie pszenicy, kukurydzy i buraka. I to jest totalna ciekawostka, ale mnie to bardzo zainteresowało. Dzięki reakcji z rogową warstwą na skórka, w której wytwarzane są brązowe melanoidy, nadaje skórze delikatny i skuteczny efekt opalenizny. Jest całkowicie bezpieczny i łagodny dla skóry, a opalenizna znika w taki sam sposób jak ta słoneczna. No dla mnie jest to totalne, totalne odkrycie. Jest na maksa łatwy w aplikacji i ja nałożyłam go dosłownie kilka razy na noc. Niczego mi nie zabrudził. Jest mega piękny efekt i naprawdę trwały. Więc ja jestem w szoku i strasznie wam polecam. I skoro mowa o tym, że nakładam na noc produkt na ciało, to jeszcze kilka słów o kremie na noc na twarz. I jest to też super odkrycie, bardzo w moim stylu, bo jest to krem i maseczka w jednym. Czyli możemy robić sobie Spa, ale nie musimy potem tego zmywać. Ja lubię chodzić na skróty i bardzo lubię taki minimalizm w dziale beauty. Jest to krem marki Kireskin, polskiej, wspaniałej, jakościowej. I on się nazywa 72 godziny. Nawilżająca całonocna maska, czarna herbata i arbus. Lekka, cudowna, nawilżająca i daje taki efekt, o którym mówi Hailey Bieber, czyli że jak nakłada krem, to chce się czuć jak glazed donut, czyli polukrowany pączek i tak właśnie jest. Naprawdę polecam Wam całym sercem, w ogóle cała marka jest naprawdę świetna, więc też możecie sobie sprawdzić. Kiedy mówiłam Wam, że kącik modowo-urodowy jest ostatni i że zamykamy temat inspiracji kosmetykami, to muszę przyznać, że kłamałam. Niestety nieintencjonalnie, ponieważ zapomniałam o dwóch fantastycznych Polecajkach z działu kultury. I nie mogę tego tak zostawić i Wam o nich mą wszystko opowiem. Pierwsza rzecz to jest film. Film dokumentalny, który miałam przyjemność obejrzeć podczas festiwalu Millennium Dogs w Warszawie. I niech powie za mnie opis oficjalny, bo on mówi naprawdę bardzo dużo. Ja film z całego serca polecam każdemu. Bardzo chciałam na niego iść. Bardzo mnie zaskoczył ale też bardzo mi się spodobał. Uwaga! Życie Antka, 22-letniego konserwatysty z Wrocławia, kręci się wokół myśli narodowej, kościoła i prawicowego aktywizmu. Liderowanie organizacji nacjonalistycznej przeplata z działalnością w męskim bractwie różańcowym, a udział w Marszach Niepodległości z prowadzeniem kontrmanifestacji w trakcie Marszów Równości. W wolnych chwilach gra na gitarze, śpiewa pieśni patriotyczne i uczy się tańczyć tradycyjne tańce. Martwi się o przyszłość Polski w tych dziwnych, progresywnych czasach. Życie Antka zmienia się, kiedy poznaje Weronikę. Dziewczynę o diametralnie innych poglądach. Film jest kroniką życia antka, który pod wpływem miłości zaczyna zadawać pytania o miejsce Boga, seksu i wyznawanych ideałów w swoim życiu. Opuszcza świat, w którym dorastał i poznaje nową, dotychczas niewidzialną dla niego rzeczywistość z nadzieją na znalezienie właściwego miejsca w świecie. Reżyserka Hanka Nobis towarzyszyła antkowi przez pięć lat, Portretując kolejne etapy poszukiwań chłopaka oraz jego relacje z rodziną i bliskimi, Antek przemierza drogę przez modele męskości, miłości, przywiązania i rozlicza się ze swoją przeszłością. Nie ukrywam, że ten opis, moi drodzy, jest dosyć szczegółowy, ale nadal polecam wam ten film po prostu zobaczyć. Bardzo możliwe, że będzie dostępny na HBO, więc sprawdzajcie. I teraz już naprawdę na koniec. Mam dla was coś prosto z teatru. Opery Narodowej, a mianowicie nowy spektakl Beethoven i szkoła holenderska. Tak jak powiedziałam, jest on grany w Tatrze Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie. I jest to tryptyk baletowy złożony z prac, dla których muzyka Ludwika van Beethovena jest punktem wyjścia i partnerką do tańca. Tak brzmi ten opis. Ja powiem szczerze, że jestem dosyć Ostrożna, jeśli chodzi o operę, balet zawsze lubiłam, jak byłam dzieckiem. Nie byłam od lat i z przyjemnością się wybrałam. Byłam akurat na próbie generalnej. I bardzo Wam polecam. Cudowny sposób na to, żeby sobie pomedytować z tańcem i muzyką. Tryptyk, każda z części jest zupełnie inna. I trafia w inną estetykę, daje zupełnie inny nastrój. Ja nie jestem znawczynią, ale dla mnie była to prawdziwa przyjemność i naprawdę Wam polecam też. Dla mnie niesamowitą radością jest w ogóle przebywanie w tak pięknym budynku, w tak pięknym wnętrzu, jakim jest scena i widownia Opery Narodowej w Warszawie. I też cieszy mnie, że jest to miejsce, gdzie ludzie nadal się starają lubią się ładnie ubrać i celebrować te okazje, celebrować sztukę, bo mam, powiem wam szczerze, tak dzieląc się już opinią, cały ten podcast to jest opinia, ale dobra, dzieląc się opinią, że czasem mnie smuci, jak chodzę do teatru i, i wszyscy są, nie wszyscy, ale dużo osób jest w dżinsach i swetrach. To jest oczywiście każdego indywidualna sprawa, ale ja jako fanka celebracji i tworzenia sobie tych magicznych filmowych momentów. Jestem po prostu za tym, żeby się bardziej w taką okazję wczuć. I nie byłoby odcinka inspiracji bez końcówki o fundacji. Człowiek nie czuje, jak rymuje. W miesiącu czerwcu, w który wkroczyliśmy, postanowiłam wesprzeć fundację Pociecha. I według informacji na stronie jest to fundacja, której marzeniem, celem i działaniem jest pokazanie potrzebującym dzieciom, że czeka ich coś. Lepszego. Jest to organizacja pożytku publicznego, która wspiera grupy dzieci w świetlicach środowiskowych, domach dziecka i przebywających na oddziałach psychiatrii dziecięcej poprzez wsparcie edukacyjne, wyjazdy letnie i zimowe, wsparcie rzeczowe, zapewnienie ciepłych posiłków, wyprawek na nowy rok szkolny, ufundowanie prezentów grudniowych oraz kompleksowe wsparcie pracowników świetlic środowiskowych. O co tu chodzi z tą fundacją? Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, ja na mojej stronie karolinasubańska.com, ukośnik sklep mam w sprzedaży kilka produktów elektronicznych, które już przed paroma laty. Stworzyłam. Są tam e-booki o zdrowym stylu życia, e-book z przepisami roślinnymi, jest codziennik, czyli takie narzędzie do pracy nad sobą. Polecam bardzo serdecznie, bo ono zadaje Wam codziennie przez rok inne pytanie, które sprzyja autorefleksji. Jest to taka forma autoterapii, ponieważ pytania zostały ułożone przez ekspertów coachingu i psychoterapii. Możecie sobie go pobrać po prostu w formie PDF. Także, jeżeli to Was interesuje, to oczywiście zajrzyjcie na stronę, ale to, co ważne w kontekście tego nagrania, to to, że ja już od lat dzisiaj. Procent zysków ze sklepu przekazuje innej fundacji każdego miesiąca. Także wykupując w moim sklepie, też dokładacie swoją cegiełkę do tego. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej solówki i dziękuję Marce Roger Gale za objęcie patronatu nad odcinkiem. Niezmiennie odsyłam Was na mojego Instagrama, Karolina Sobańska. Odsyłam Was na YouTube'a, gdzie moje wywiady pojawiają się w wersji wideo. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby moje podcasty, bo mam dwa podcasty, ten, czyli Karolina Sobańska podcast i podcast Myśl na dziś, gdzie macie od wtorku do piątku. O siódmej rano kilka inspirujących minut, kilka minut świeżej, nowej myśli z wypowiedziami moich ekspertów z archiwalnych odcinków podcastu. I jeżeli tych podcastów słuchacie, to mi będzie niezmiernie miło, gdy znajdziecie moment, aby je po prostu ocenić i napisać kilka słów recenzji. Dzięki temu one trafiają do nowych osób, do szerszego grona odbiorców i możemy razem tworzyć takie oto miłe. Community, czyli społeczność. Oczywiście wszelkie Wasze refleksje są też mile widziane w komentarzach na Instagramie, gdzie ja dzielę się regularnie, kilka razy w tygodniu, swoimi przemyśleniami, nawiązuję do odcinków podcastu i tam sobie razem wszyscy dyskutujemy. No, sporo było tych ogłoszeń na koniec. Raz jeszcze wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć.